serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj poruszymy sobie bardzo ważny temat z punktu widzenia ochrony naszego zdrowia, jak i też z punktu widzenia epidemicznego, a mianowicie będziemy mówić o chorobach odkleszczowych. No, wiosna zawitała do nas już w pełni, coraz częściej na zewnątrz mamy już letnie temperatury. No, to wszystko wpływa, że bardzo chętnie wybieramy się na długie spacery, między innymi po lasach, łąkach. Rozpoczęliśmy prace ogródkowe. No i niestety, ale podczas takiego spaceru po lesie, po łące czy podczas pracy w ogrodzie możemy napotkać na bardzo groźnego przeciwnika, a co gorsza, przynieść go ze sobą. O czym mowa? Drodzy Państwo, o kleszczu. Kleszcz pospolity z łacińskiego, nazewnictwa Ixodes ricinus. Tak jak napisałem tutaj na slajdzie, jest w Polsce najważniejszym przenosicielem, wektorem patogenów chorób transmisyjnych, czyli chorób przenoszonych ze zwierzęta na człowieka. Moi drodzy, no, mimo znacznego postępu w walce z chorobami przenoszonymi przez kleszcze, nadal powodują one wiele problemów diagnostycznych i terapeutycznych. No, z powodu niewiedzy lub trudności interpretacyjnych, no, wyników dostępnych testów diagnostycznych, choroby te często są nieprawidłowo diagnozowane. No, z kolei leczenie czasami jest nieskuteczne, zwłaszcza w późno rozpoznanych przypadkach, przy możliwych współzakażeniach, tak zwanych koinfekcjach patogenami przenoszonymi przez kleszcze, no, które mogą nawzajem maskować swoje objawy chorobowe. Zaniechanie diagnostyki, moi drodzy, i leczenia, no, może spowodować jednak nieodwracalność procesów chorobowych, no, zwłaszcza w przypadkach, no, późno rozpoznanych. Dodatkowe problemy łączą się też z długotrwałą rehabilitacją i zdolnością do pracy, co również może mieć duże znaczenie. Spośród chorób przenoszonych przez kleszcze, no, największy problem stanowi obecnie borelioza. Jest to ciężka choroba wieloukładowa, choroba, na którą nie ma skutecznej szczepionki. Istnieją z kolei skuteczne metody profilaktyki. Niemniej jednak jest to choroba numer jeden w grupach, pewnych grupach zawodowych, takich jak grupach leśników, ogrodników, rolników, czyli wszystkich tych grupach, gdzie pracownicy są, wykonują pracę w zieleni, na otwartej przestrzeni, są narażeni właśnie na kontakt z kleszczami, które przenoszą właśnie boreliozę. Nie istnieje, tak jak powiedziałem, istnieje skuteczna profilaktyka, nie istnieje skuteczna szczepionka, natomiast jest to o tyle groźna choroba, że powoduje duże powikłania, upośledzające na przykład funkcję układu nerwowego, układu krążenia czy narządu ruchu, a także powoduje zmiany w sferze psychicznej. Gdybyśmy mogli, moi drodzy, mówić o chorobach, to powinniśmy poznać transmitora tej choroby, a mianowicie kleszcza. Kleszcze to stawonogi, które są pasożytami zewnętrznymi ludzi i zwierząt. Przenosić one mogą liczne patogeny u człowieka, groźne choroby zakaźne, w tym pasożytnicze. Żyją tak naprawdę wszystkich typach środowisk, od silnie wilgotnych siedlisk tropikalnych, po stepy, pustynie czy półpustynie. I taka ciekawostka, moi drodzy, naszą planetę zamieszkuje ponad 800 gatunków kleszczy, z czego w Polsce można spotkać około 20. Gdzie pasożytują? No głównie na dzikich ssakach. Najczęściej są to drobne gryzonie, które stanowią, no, rezerwuar patogenów. Kleszcze mogą zakażać się czynnikami zakaźnymi obecnymi we krwi gospodarza, no i przenosi drobnoustroje, takie jak właśnie jak wirusy czy bakterie. Wirus kleszczowego zapalenia mózgu, o którym będziemy dzisiaj mówić, czy bakterie Borrelie burgdorferi, która właśnie powoduje boreliozę i przenosi to na kolejnego żywiciela. Funkcję rezerwuaru mogą spełniać również same klesze. Tutaj też kilka takich ciekawostek. Mogą one przekazywać patogeny między sobą z pokolenia na pokolenie. Mogą składać zainfekowane jaja na kolejne stadia, ale także ze spermą na przykład samca na samicę lub podczas wspólnego żerowania na tym samym osobniku. Gdzie występuje kleszcz? No, drodzy Państwo, powszechnie w lasach liściastych, mieszanych, o bogatym poszyciu, wilgotnej ściółce, najczęściej na ścieżkach leśnych, drogach do wodopoju, na granicach z łąkami, na pastwiskach, w polach uprawnych, czy generalnie na terenach podmokłych, porośniętych krzewami i trawami. Nie, tutaj może nas zmylić, że kleszcze występują tylko i wyłącznie na wsiach. To nie jest prawdą, bo miejsce bytowania mogą być także obszary miejskie, jak i zadrzewione parki, skwery, czy także ogródki działkowe. No i rozwojowi kleszczy sprzyjają wysoka temperatura i duża wilgotność powietrza. No, często dobrym wskaźnikiem obecności tych stawonogów może być też roślinność hydrofilna,
taka na przykład jak wszystkim myślę znana papryś naleśnica samcza, mech rokitniczy, czarna jagoda, właśnie występująca w terenie leśnym. Kilka słów, moi drodzy, na temat cyklu życiowego kleszcza, bo to też myślę, że może być bardzo ciekawe. Cykl rozwojowy kleszcza pospolitego trwa zwykle przeciętnie 2 lata i występują w nim aż 3 aktywne stadia. W ich trakcie kleszcz pobiera krew, która no niezbędna mu jest do przejścia w kolejne stadium. I są właśnie 3 stadia. Pierwsze to jest larwa. Ma 3 pary odnóży i mierzy około 0,8 do 0,9 mm długości. W drugim stadium jest nimfa. Ma już 4 pary odnóży, jest nieco większa, bo osiąga długość od 1 do 1,5 mm. No i oczywiście postać dorosła to jest ta ostatnia postać. Samiec na przykład mierzy około 2 do 3 mm długości, samica jest nieco większa, ma długość do 5 mm długości. A co ciekawe, jej odwłok w odróżnieniu od samca jest pokryty sztywną tarczką tylko w przedniej części ciała, co ułatwia właśnie pobieranie pokarmu. Kiedy kleszcze są najbardziej aktywne? No niestety muszę Państwa zmartwić, to już jest ten czas, w którym się znajdujemy. To jest czas wczesnowiosenny, czyli kwiecień, maj, czerwiec. To są takie trzy największe, to są 3 miesiące, w których no, największa aktywność kleszczy występuje. W miesiącach letnich z kolei aktywność nieznacznie spada i ponownie nasila się z kolei jesienią mniej więcej od połowy września przez cały październik. No, aktywność kleszczy może się zmieniać w zależności od warunków też mikroklimatycznych i pory dnia. Mogą one żerować na żywicielu przez kilka dni, co jest istotne, po czym powracają do środowiska i na przykład w ściółce leśnej przechodzą metamorfozę. I tutaj larwa zmienia się w nimfę, a nimfy w postacie dorosłe. I samice po posiłku wkładają 1000 jaj i kończą swoje życie. Też druga ciekawostka, jedna z kolei, że samice żerują rzadko, a po zapłodnieniu, przepraszam, samce żerują rzadko, a po zapłodnieniu samice również kończą swój cykl życiowy. W drugim slajdzie mamy tutaj pokazane, jak kleszcz żeruje, jak tutaj wszczepia się w naszą skórę. No i przy pobieraniu krwi kleszcz wprowadza skórę żywiciela, rurkowaty hypostom zaopatrzony w liczne ząbki, który jest częścią aparatu kłująco-ssącego. I larwy pobierają krew zwykle od małych zwierząt do drobnych ssaków, gadów czy ptaków. Nimfy zwykle od ssaków średniej wielkości, na przykład tutaj zające. Natomiast postacie dorosłe zazwyczaj pasożytują na dużych zwierzętach, na przykład na krowach, jeleniach. Natomiast każda z form rozwoju kleszcza może atakować ludzi, co jest rzeczą również bardzo istotną. Kleszcze mogą przytwierdzać się do różnych części ciała człowieka, często do ukrytych, obłosionych, ciepłych, na przykład pachy, pachwiny. Skóra głowy też tutaj jest cienką skórą, i tutaj kleszczą będzie bardzo, bardzo, to będzie bardzo dobre miejsce dla kleszczy. Małe rozmiary i obecność liśnienia substancji znieczulających powodują, że w czasie żerowania mogą być one niezauważone przez człowieka. I w każdym kolejnym stadium kleszcze żerują coraz dłużej, pobierają więcej krwi. Tutaj taka ciekawostka też, że samica może pobrać do 1 ml krwi. Kleszcz po zassaniu krwi wielokrotnie też powiększa swoją obecność. Innych z takich ciekawych jeszcze rzeczy, poza kleszczem pospolitym, który w Polsce występuje, to no, występuje też około 20 innych gatunków. Spośród nich największe znaczenie epidemiologicznie ma często spotykany, zwłaszcza na wschód od Wisły, kleszcz łąkowy, który no, jest uważany przede wszystkim za przedstawiciela babeszozy u zwierząt. Jego rola jako wektora czynników zakaźnych u ludzi nie została do końca potwierdzona, więc no ja tutaj już ten temat na tym etapie zakończę. Moi drodzy, tak jak powiedziałem na początku, jedną z takich chorób najbardziej groźnych, jedną z najgroźniejszych chorób, które przenoszą kleszcze, chorób bakteryjnych, to też trzeba powiedzieć i uściślić, to jest właśnie borelioza. Kilka informacji historycznych. Mianowicie w 1982 roku Willi Burdorfer wyizolował z przewodu pokarmowego kleszczy kremki charakterystyczne dla rodzaju Borrelia, które od nazwiska odkrywcy nazwano właśnie Borrelia burdorferi. Udało im się wyizolować ze skóry
z płynu mózgowo-rdzeniowego i z krwi chorych. No, było to w pewnym sensie uwieńczenie badań prowadzonych nad tajemniczą wtedy chorobą Old Lyme. No, stwierdzono, że tę chorobę wywołują właśnie krętki blade, Boże, przepraszam, krętki Borrelia burgdorferi. No i nazwa choroba z Lyme lub borelioza z Lyme jest popularna właśnie w piśmiennictwie. Moi drodzy, jaki jest pierwszy objaw boreliozy? Taki najbardziej charakterystyczny, który no, trudno nieraz przeoczyć. To jest tak zwany rumień wędrujący. I w Polsce po raz pierwszy opis przypadku rumienia wędrującego został przedstawiony przez Rosnera w 1948 roku. No natomiast zachorowanie na boreliozę z Lyme zaczęto rozpoznawać dopiero od lat 80., czyli stosunkowo no, późno. W XX wieku krętek Borrelia burgdorferi należy tutaj do rodzaju Borrelia, jest czynnikiem etiologicznym boreliozy, są też niektóre gatunki z kompleksu Borrelia burgdorferi sensu lato, w skład którego wchodzi obecnie co najmniej 12 gatunków Borrelii. Ale to już myślę, że nie będziemy się aż tak głęboko zagłębiać w rodzaje. Powiedzmy sobie o tym rumieniu wędrującym, bo to jest bardzo istotna rzecz. Rumień będący objawem wczesnej postaci boreliozy pojawia się w miejscu ugryzienia przez kleszcza i w kolejnych dniach wędruje jedynie jego brzeg. Zmiana powiększa się stopniowo, a więc no, czerwona obwódka ma coraz większy zasięg, natomiast skóra w środku zwykle blednie. Czasem w centralnej części pozostaje zaczerwienienie, co daje obraz takiego bawolego oka lub tarczy. No, w zależności od tego, gdzie zlokalizuje się rumień wędrujący, jego wygląd może no, nieco różnić się. Na przykład na łydce czasem cały obszar pozostaje czerwony, a nawet uniesiony, podczas kiedy na tułowiu na przykład nie jest wyczuwalny ręką, nieuniesiony i może osiągać no, bardzo duże rozmiary, przez co bywa trudno dostrzegalny. No, dopatrzyć się można na przykład jedynie różowej wstęgi rysującej się dookoła tułowia. Najtrudniej dostrzec, moi drodzy, zmiany w obrębie owłosionej skóry głowy z wiadomych przyczyn. I wspólne cechy pozwalające rozpoznać rumień wędrujący to po pierwsze powstaje w miejscu ukłucia, a więc centralnej części, zwykle pozostaje po nim ślad. Dwa, minimalny wyjściowy rozmiar pozwalający stwierdzić, że mamy do czynienia z rumieniem wędrującym, a nie na przykład odczynem skórnym na ślinę kleszcza, to około mniej więcej 4 cm. No i granice zmiany zawsze z czasem się powiększają. No i po czwarte, ostatecznie po różnie długim czasie, zwykle kilkunastu dniach, kilku tygodniach, rumień wędrujący zanika. To jest również istotne, miejsce po ukłuciu przez kleszcza obserwujemy do 3-4 tygodni. Jeżeli zauważymy zmianę skórną, warto zrobić sobie, słuchajcie, zdjęcie. Jeżeli jest duża, minimum 4 cm, należy bezzwłocznie udać się do lekarza. Nie należy z tym czekać, ponieważ im wcześniej włączymy terapię antybiotykową, no to tym większe prawdopodobieństwo, że zatrzymamy chorobę już na etapie jej powstania. Jeśli ta zmiana będzie mała, to sugeruję odczekać na przykład do następnego dnia i sprawdzić, czy się nie powiększyła. Warto wykonywać kontrolne zdjęcia w kolejnych godzinach czy dniach, żeby udokumentować, jak ten rumień się powiększa, bądź się nie powiększa, bo to też sytuacje mogą być różne. I dokumentacja fotograficzna no, może być w takim przypadku bardzo, bardzo pomocna. Powikłania po boreliozy no, są bardzo poważne i o tym myślę, że też trzeba o tym powiedzieć. Moi drodzy, jeden bądź dwóch pacjentów na 10 z boreliozą nie ma objawu rumienia wędrującego. Borelioza nie zawsze objawia się rumieniem wędrującym. Części pacjentów w różnym czasie od ukłucia przez kleszcza rozwijają się inne postaci choroby. I tutaj należą do nich. Łagodny wchłaniak limfocytowy skóry, to jest takie niebolesne zaczerwienie lub zasinienie, zgrubienie, mniej więcej tkanka grudka, odpowiednik rumienia wędrującego o takiej szczególnej formie, występujący jedynie na małżowinie usznej, powiece, nosie, sutku, raz i na mosznie po ukłucie przez kleszcza. Neuroborelioza.
Najczęściej jest to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, objawiające się bardzo silnym bólem głowy, o takim nowym charakterze, niespotykanym osłabieniem, sztywnością karku, rzadziej z światowstrętem, nudnościami czy wymiotami. Zapalenie korzeni nerwów obwodowych, objawiające się też jako taki silny ból, potocznie określany jako rwa. Może to być rwa kulszowa, ale może także dotyczy też innych części ciała. Porażenie nerwu obwodowego. Najczęściej porażenie nerwu twarzowego. Asymetria w mimice twarzy jest wtedy spotykana. Problemy z domknięciem powieki. To są takie też udarowe objawy, które też można niestety pomylić. Rzadziej tutaj dotyczy to nerwów okruchowych, natomiast objawiające się jako podwójne widzenie i zes lub innych też nerwów. To też myślę, że też warto o tym wiedzieć. No inne postaci kliniczne, zapalenie mózgu, no, są skrajnie rzadko wywołane przez krętki borelia. Zapalenie mięśnia sercowego, tak zwany blok przedsionkowo-komorowy, to niezwykle rzadka postać boreliozy, objawiająca się zasłabnięciem, uczuciem kołatania serca, bólem w klatce piersiowej. To zwykle występują u młodych ludzi, u których no, nie stwierdzono innych chorób mogących tłumaczyć takie, a nie inne dolegliwości. No i zapalenie stawów, moi drodzy, utrzymujące się wiele tygodni, to jest jakiś obrzęk, ból, ograniczająca ruchomość w obrębie dużego stawu, najczęściej kolanowego, ewentualnie kilku stawów. Jak widzimy tutaj, no te objawy boreliozy czy skutki boreliozy no mogą być bardzo poważne, ale też jeszcze jednej rzeczy, drodzy Państwo, zapomniałem, przewlekłe, zanikowe zapalenie skóry. Też te wszystkie infekcje skórne mogą mieć postać właśnie pochodzenia boreliozowego. Skrajnie to jest też rzadka postać boreliozy, wywiązująca się zmianami na skórze kończyn, prowadzącymi do takiego no, ścieńczenia skóry, zmian zanikowych związanych z tym różnych innymi dolegliwościami. Także tutaj no, trzeba mieć na uwadze, że borelioza naprawdę jest poważną chorobą, często no, trudną w diagnostyce, wieloukładową, mającą bardzo wiele objawów, no też objawy grypopochodne, właśnie o tym zapomniałem, takie jak ból głowy, zmęczenie, gorączka, dreszcze, ból gardła, ból mięśni, bardzo niespecyficzne, przecież to, no, te objawy możemy pomylić z wieloma różnymi innymi chorobami. Jakie mamy metody laboratoryjne, tak krótko jeszcze na temat właśnie metod diagnostyki boreliozy, a mianowicie możemy to tak zaliczyć tutaj metody pośrednie, na przykład test ELISA, czy metody bezpośrednie, na przykład badanie mikroskopowe, czy testy DNA PCR. I tutaj zaczynam się chwileczkę nad rodzajami tych metod. Metody pośrednie, czyli na przykład wykrywanie bakterii Borrelia burgdorferi lub DNA w materiale biologicznym pobranym od pacjenta, no to te, jak ludzie, mogą być badania mikroskopowe, mogą być hodowle in vitro krętków Borrelia burgdorferi z materiału klinicznego, czy tutaj no, wykrywanie DNA krętka Borreli metodą łańcuchowej reakcji polimerazy, tutaj właśnie badania PCR. No i metody pośrednie z kolei, to tak zwane wykrywanie swoistych przeciwciał w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym. I tutaj możemy mieć na przykład jedną z metod, to jest odczyn immunofluorescencji pośredniej. Drugi, tak zwany odczyn immunoenzymatyczny, właśnie test ELISA, czy metoda testowa Western Blot. Jeżeli chodzi o test ELISA, no to tutaj jest obecnie no, testem powszechnie stosowanym w badaniach biomedycznych, zarówno też naukowych, jak i diagnostycznych. No, w diagnostyce laboratoryjnej boreliozy wykorzystywany jest jako test do badań przesiewowych, służących też no, do wyselekcjonowania pacjentów wymagających dalszej diagnostyki laboratoryjnej. ELISA nie może być stosowana do monitorowania z kolei leczenia, ponieważ u części zakażonych niestety stężenie przeciwciał utrzymuje się przez wiele miesięcy, a nawet powiedziałbym, że kilka lat po wyleczeniu. I to jest udowodnione też naukowo. No i to powoduje z kolei błędną diagnostykę, może powodować błędną diagnostykę i poddanie chorego niepotrzebnej kurancji antybiotykowej, no, która, nie ukrywam, że jest bardzo obciążająca dla organizmu. No i tak według europejskich wytycznych
Nowoczesna, rutynowa diagnostyka laboratoryjna boreliozy powinna być jakby dwustopniowa. W pierwszym etapie należy wskazać obecność swoistych przeciwciał IgM lub IgG metodą immunoenzymatyczną. W drugim etapie u chorych z wynikiem dodatnim lub wątpliwym, bo to też może być wynik, drodzy Państwo, wątpliwy, należy wykonać oznaczenia techniką Western Blot. Obie tak naprawdę te metody wzajemnie się uzupełniają, ponieważ testy immunoenzymatyczne cechuje zwykle wysoka czułość, stosunkowo niska swoistość, a metodę Western Blot wysoka swoistość przy z kolei niższej czułości. W badaniach serologicznych przeciwciała, drodzy Państwo, klasy IgM mogą być wykrywalne już w drugim tygodniu choroby. Natomiast jednak u większości chorych ich obecność ujawnia się niestety troszeczkę później. Z kolei przeciwciała IgG pojawiają się jeszcze później, najczęściej do 4 do 8 tygodni. No i z tego powodu u chorych z rumieniem wędrującym rozpoznanie należy opierać, moi drodzy, na obrazie klinicznym, bez potwierdzania badaniami serologicznymi, których wyniki są bardzo często ujemne. Z kolei ujemne wyniki w późniejszym stadium choroby mogą wynikać ze zdolności krętków do bytowania wewnątrzkomórkowego, a także wydzielania jakichś protein wiążących przeciwciała, mówimy tak o kompleksach immunologicznych. Innymi przyczynami występowania fałszywie ujemnych wyników mogą być na przykład niewłaściwy dobór materiału do badania. Tutaj przykład, w przypadku jakiejś lokalnej produkcji przeciwciał wyłącznie w płynie mózgowo-rdzeniowym lub płynie stawowym. Zmianę ekspozycji białek antygenowych, antybioterapia może tutaj dać dużo, czy efekt immunologiczny może być, defekt immunologiczny może nie być tutaj znaczący. Myślę, że takich metod diagnostyce wystarczy. Co mamy dalej? Drodzy Państwo, myślę, że o boreliozie tyle. Chciałbym Państwu przedstawić drugą chorobę, również przenoszoną przez kleszcze, chorobę bardzo groźną, natomiast na którą mamy już skuteczną terapię, mianowicie kleszczowe zapalenie opon mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. W tym temacie, tutaj mamy dodatkowy slajd, ale to może jeszcze za chwilę, jeżeli chodzi o objawy kleszczowego zapalenia mózgu, nawet szybkie usunięcia kleszcza nie zapewni ochrony, ponieważ wirus, bo tutaj mówimy o wirusie, kleszczowe zapalenie mózgu jest chorobą wirusową, natomiast borelioza była chorobą bakteryjną, bo tam mieliśmy do czynienia z krętkami, borelia burgdorferi, tutaj mamy do czynienia już z chorobą wirusową. Więc nie zapewnia tej, znaczy szybkie usunięcie kleszcza nie zapewnia właściwej ochrony, ponieważ wirus KZM w odróżnieniu od bakterii wywołujących boreliozę znajduje się w ślinie kleszcza i od momentu pokucia potrzebuje niedużo czasu, aby wniknąć do organizmu człowieka. Na wirusa nie działają także antybiotyki i jak dotąd medycyna niestety nie zna leku, który skutecznie może zniszczyć wirusa namnażającego się w naszym organizmie, więc to jest niestety, ale bardzo groźna choroba. Jeżeli chodzi o przebieg tej choroby, to kleszczowe zapalenie mózgu ma przebieg jakby dwufazowy. Pierwsza faza objawia się gorączką, bólem mięśni oraz innymi, pojawiają też inne objawy przypominające na przykład grypę. Jednak najczęściej zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu przypadają na miesiące letnie, czyli lipiec, sierpień oraz wczesną jesień, wrzesień, październik. Jeżeli doznajemy takich objawów poza sezonem grypowym, a kilkanaście dni wcześniej na przykład mieliśmy kontakt z kleszczem, to niestety, ale te objawy mogą wskazywać właśnie na KZM. Druga faza określana jest zmianą neurologiczną, ponieważ dochodzi do zajęcia struktur w centralnym układzie nerwowym, najczęściej tutaj opon mózgowo-rdzeniowy, stąd nazwa, a w cięższych przypadkach mózgu oraz rdzenia kręgowego. Pojawia się gorączka, często bardzo wysoka, nawet i do 40 stopni dochodząca, silny ból głowy oraz objawy związane z zajęciem powyższych struktur. Sztywność karku, napady padaczkowe, porażenia, zaburzenia równowagi czy świadomości. Wszyscy pacjenci w tej fazie wymagają niestety pobytu w szpitalu. W najcięższych przypadkach dochodzi do zaburzeń oddychania,
co może wymagać wspomagania za pomocą respiratora. U około 1/3 zakażonych wirusem dojdzie do rozwoju drugiej neurologicznej fazy choroby. Kolejna z kolei 1/3 pacjentów będzie miała wyłącznie objawy grypopochodni. Pozostali pacjenci mogą przejść zakażenie bezobjawowe, co też nie jest dobre. To dlatego, że niektórzy cierpią i nawet umierają z powodu infekcji, podczas gdy inni nie chorują wcale lub mają tylko skąpe objawy. No, ciągle pozostaje do odkrycia, dlaczego tak się dzieje. Pewnym jest natomiast, że wiek zakażonej osoby jest ważnym czynnikiem ryzyka. Im starszy pacjent, tym poważniejszy jest przebieg zakażenia wirusem. Płeć, jeżeli tutaj mamy naukowe doniesienia, że płeć również zdaje się mieć znaczenie, ponieważ KZM dwukrotnie częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. No i proporcja ta zaznaczona jest jeszcze wyraźniej w kwestii ciężkich przypadków KZM-u, no, które występują trzykrotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet. Dlaczego? Dlatego, panowie, uwaga, uwaga na kleszcze. Istotne jest jednak to, że jak pokazują obserwacje lekarzy z różnych krajów europejskich, no, w tym również z Polski, to jako ciężko przebiega choroba nie ma związku z wystąpieniem powikłań, dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci. Co mamy tutaj dalej jeszcze? Właśnie, moi drodzy, na borelię burgdorferii, czyli na boreliozę, szczepionki nie było. Natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu szczepionka istnieje. I tutaj mamy właśnie taką najbardziej klasyczną szczepionką, to jest Encepur K. I tutaj jest to dawka 0,25 ml, i taką dawkę powinny przyjąć dzieci od 1 roku do 11 lat. Natomiast szczepionka dla dorosłych, czyli tutaj mogą przyjąć młodzież od 12 lat i dorośli, nazywa się Encepur Adulci. To jest dawka 0,5 ml. Jeżeli chodzi o szczepienie podstawowe, powinniśmy podać trzy dawki podawane w odstępach. Pierwsza dawka, oczywiście, drugą dawkę podajemy po miesiącu do 3 miesiącach od pierwszej. I trzecia dawka powinna nastąpić między 9 a 12 miesięcy po drugiej. Jeżeli konieczne jest szybkie uodpornienie drugą dawką, można tę dawkę podać po 2 tygodniach po pierwszej dawce. Po podstawowym, moi drodzy, cyklu szczepienia odporność utrzymuje się mniej więcej na 3 lata lub 12-18 miesięcy w przypadku przyspieszonego schematu. Więc no, zalecane są dawki przypominające. Jak wygląda szczepienie przypominające? Dzieci w wieku 1 do 11 lat, pierwsza dawka przypominająca powinna zostać przyjęta po 3 latach po zakończeniu szczepienia podstawowego, a kolejne dawki co 5 lat. Natomiast osoby w wieku do 49 lat pierwszą dawkę przypominającą przyjmujemy po 12 do 18 miesięcy po zakończeniu szczepienia podstawowego, a kolejne dawki co 5 lat. Osoby z kolei w wieku powyżej 49 lat pierwszą dawkę przypominającą przyjmujemy po 12 do 18 miesięcy po zakończeniu szczepień podstawowych, natomiast kolejne dawki przyjmujemy po 3 latach. No i tutaj przeprowadzenie szczepień ochronnych, no według ustalonego przez producenta szczepionki schematu, jest najskuteczniejszą formą profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu. Nie będę tutaj może zabierał głosu, czy się warto szczepić, czy nie. Każdy, myślę, że we własnym zakresie powinien to rozpoznać. Natomiast na tym slajdzie mamy tutaj takie ciekawe informacje, porównanie ryzyka związanego właśnie z chorobą, z ryzykiem związanym z działaniami niepożądanymi. Jak to się przekłada na jaką szalę? No, choroba kleszczowe zapalenie mózgu, po pierwsze, wymaga hospitalizacji, jest chorobą ciężką, objawy są uciążliwe i bardzo poważne powikłania neurologiczne mogą utrzymać się przez wiele lat od zachorowania. Działanie niepożądane po szczepieniu, no, jakaś reakcja miejscowa, ogólne inne objawy po szczepieniu, jak w przypadku innych szczepionek, które ustępują zarówno w ciągu tak naprawdę kilkunastu dni, kilku do bądź nawet kilku godzin, można powiedzieć. Myślę, że warto zastanowić się nad szczepieniami. Szczególnie powinny się zastanowić nad szczepionką nad KZM osoby z grup ryzyka, czyli osoby, które no, wykonują prace zawodowe na terenach zielonych, czyli tutaj dedykuję chęć zaszczepienia szczególnie leśnikom, ogrodnikom,
wszystkim innym rolnikom, wszystkim innym pracownikom, którzy poruszają się po terenach zielonych, które mają naprawdę bardzo duże narażenie na kontakt z kleszczami, które właśnie przenoszą KZN. Ale zachęcam do szczepienia wszystkich, niekoniecznie z grup ryzyka, ale tak naprawdę jest to szczepionka zalecana dla wszystkich z nas, ponieważ no przecież tak jak powiedziałem na początku, mamy teraz piękną pogodę, letnie temperatury już praktycznie zaczęły występować, robimy sobie różne wycieczki, obcujemy z tą przyrodą, pracujemy w ogrodzie, no i niestety duże prawdopodobieństwo jest, że kontakt z kleszczem możemy mieć. A jeżeli będziemy mieć pecha i ten kleszcz będzie zakażony, właśnie może będzie przenosił KZN, no to dla nas jest to bardzo, bardzo duże zagrożenie. Tutaj jeszcze na tym slajdzie mamy kilka takich podanych statystyk. No niestety ta pierwsza jest dość niechlubna, bo 1% zaledwie taki odsetek polskiego społeczeństwa szczepi się przeciwko KZN. Niestety bardzo, znaczy my się po prostu nie szczepimy. Ja powiedziałem może, że nie będę zabierał głosu, czy szczepić, czy nie. No niemniej jednak tak moja intuicja mówi mi, że jednak no, powinniśmy się zaszczepić, bo jest to groźna choroba. Choroba, która naprawdę może doprowadzić do bardzo poważnych powikłań, w tym również neurologicznym, a może nawet doprowadzić do ciężkiego kalectwa i śmierci. Dla porównania, na przykład na Łotwie jest to 39%, w Niemczech 26%, czy w Czechach 17%. 58%. Taki odsetek osób po drugiej fazie KZN wykazuje ciężkie powikłania, no, które pomimo prowadzonej rehabilitacji nie ustępują w pełni. 3000. Tyle przypadków KZN rejestruje się rocznie w Europie. 899. Tyle gatunków kleszczy żyje na świecie. W Polsce 19. No i 40%, nawet taki odsetek kleszczy może przenosić boreliozę. Myślę, że nic dodać, nic ująć. Statystyki same mówią za siebie. Czy się szczepić, czy nie, każdy we własnym zakresie to no, rozważy. Przy czym podkreślam, na KZN mamy skuteczną szczepionkę, która naprawdę jest nas w stanie w pełni ochronić. Na boreliozę niestety szczepionki nie ma, ale istnieją skuteczne metody profilaktyki, o których za chwilkę sobie powiemy. Jakie mamy działania profilaktyczne, które tutaj no, pomagają nam walczyć z chorobami kleszczowymi? No, profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, tak jak tutaj napisałem, wymaga działań wielokierunkowych. Jest to przedsięwzięcie, które powinno obejmować działania pracodawców, służb medycyny pracy, służb BHP, czyli tutaj dedykuję też to specjalistom do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, inspekcji sanitarnej czy inspekcji pracy. I tutaj, drodzy Państwo, mamy kilka takich działań profilaktycznych. Właśnie to, co powiedziałem, no, no szczepienia ochronne. No, jest to bardzo ważny temat. No, ten aspekt związany ze sprawowaniem profilaktycznej opieki zdrowotnej no, nad pracującymi, to ma też w tym aspekcie jest wykonywanie szczepień ochronnych, też o których mowa w ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. O szczepieniach ochronnych jest także mowa we wspomnianym, nie, chyba nie wspomniałem, o rozporządzeniu akurat ministra zdrowia 22 kwietnia 2005 roku. To rozporządzenie już miało swoją nowelizację w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia występujących w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, według którego w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia w środowisku pracy czynnika biologicznego, przeciw któremu jest dostępna szczepionka, stosuje się właśnie przepisy tej ustawy. No i drodzy Państwo, stwierdzenie choroby zawodowej pod postacią boreliozy czy kleszczowego zapalenia mózgu, bo może to być choroba zawodowa, no też warto podkreślić, że nie oznacza na przykład bezwarunkowej konieczności przeniesienia pracownika na inne stanowisko, narażające go na dalsze działanie tego czynnika, który spowodował chorobę zawodową. No i zgodnie tutaj z kodeksem pracy, działanie także takie może mieć miejsce, gdy wynika z orzeczenia lekarskiego, na przykład wydanego przez lekarza sprawującego opiekę nad pracownikiem. Zmiana stanowiska pracy, odsunięcie go od dotychczas wykonywanych czynności zawodowych powinny mieć miejsce, kiedy dalsze narażenie no, może potęgować objawy choroby zawodowej lub niekorzystnie wpływać na przebieg takiego schorzenia. No, a także gdy stopień no, zaawansowania choroby spowodowanej warunkami pracy całkowicie w znacznym stopniu no, uniemożliwia wykonywanie
uniemożliwia wykonywanie dotychczasowej pracy. Profilaktyka, moi drodzy, chorób odkleszczowych u osób narażonych zawodowo, powinna tak naprawdę wywołać wiele działań. Nie wiem, czy mam tam slajd. Nie, to jeszcze jest. Jeszcze tutaj się chwileczkę zatrzymamy. I tutaj wyróżniamy działania ogólne. Wykonuje się jednorazowo lub powtarza się z różną częstotliwością. To jest on właśnie. Szczepienia przeciwko na przykład KZN, przygotowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, odzieży czy repelentów, będziemy o tym za chwilkę mówić, zaopatrzenie w przyrządy do usuwania kleszczy czy branie udziału na przykład w szkoleniach czy akcjach edukacyjnych. No i działania bieżące, wiążące się z aktualnym narażeniem na kleszcze, czynności wykonywane przed wyjściem, tereny zielone, tereny leśne lub w pobliżu lasu, tak zwane czynności przedekspozycyjne, czy czynności stosowane w trakcie pobytu na tych terenach oraz czynności stosowane po powrocie z tych terenów, czyli tak zwane czynności poekspozycyjne. Tutaj napisałem unikanie też kontaktu z kleszczami. No, można, bo powinniśmy unikać, natomiast no, przecież wszyscy wiemy dobrze, że tak naprawdę nie da się uniknąć tego w 100%. No, najlepszym sposobem unikania kontaktu z kleszczami jest omijanie miejsc, w którym występuje ich wysoka aktywność. Dotyczy to w szczególności, tak jak już wspomniałem na początku naszego spotkania, lasów liściastych, mieszanych, w których mogą przemieszczać się zwierzęta. No, głównie tutaj traw, zarośli położonych na skraju lasu czy linii brzegowych na polach, łąkach i tak dalej. No, podczas przebywania w lesie należy również unikać, moi drodzy, zachowań, które też ułatwiają nam kontakt z kleszczami. Czyli co? Nie siadamy pod krzakami bezpośrednio na trawie, przepraszam za kolokwializm, nie zabieramy ze sobą świeżo skoszonej trawy, czy no, staramy się nie przechodzić przez wysokie trawy czy zarośla, jeżeli nie musimy. Kolejne działanie profilaktyczne to odzież ochronna impregnowana permetrynem. Tutaj no, podczas przebywania osób z grup ryzyka no, na obszarach leśnych no, zalecane jest noszenie odzieży ochronnej. Tutaj obowiązkiem pracodawcy z punktu widzenia BHP, kodeks pracy mówi na ten temat bardzo jasno, obowiązkiem pracodawcy jest przydzielenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. No i najlepsza jest odzież impregnowana permetryną, takim środkiem kleszczobójczym, w jasnym kolorze, w celu łatwiejszego też zauważenia kleszcza, bo unikajmy ciemnych ubrań, na których na takiego kleszcza nie zauważymy. Zwłaszcza w formie kombinezonu z nogawkami wpuszczonymi koniecznie w buty, cewiewną, nieprzepuszczalną dla kleszcza. No i wskazane jest również nakrycie głowy. Taka uwaga, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to permetryny nie należy stosować na bieliznę ani do wnętrza nakrycia głowy. No i badania mamy też na ten temat, które wykazały, że 80% kleszczy, 80-85% kleszczy na materiale impregnowanym permetryną pozostawało krócej niż minuta, przy czym ich żywotność wyraźnie malała, a u 10% badanych kleszczy w ogóle nie doszło do kontaktu z materiałem. Dlatego tutaj no, jest to bardzo, bardzo skuteczna metoda. No i drodzy Państwo, przegląd powierzchni ciała. Po każdym powrocie z terenów leśnych, zadrzewionych, należy pamiętać o systematycznym i dokładnym oglądaniu ciała. Najlepiej okiem uzbrojonym w szkło powiększające. Klesz bowiem nie wbija swojego aparatu dębowego od razu. Dość długo szuka odpowiedniego miejsca. On ulubione przez kleszcze części ciała to tam, gdzie skóra jest cienka, dobrze ukrwiona. Gdzie taka jest? No, szyja, skóra szyi, skóra pach. Skóra pępka, pachwiny, krocze, ale także mogą to być piersi, plecy czy kończyny. No, samodzielnie tak naprawdę trudno jest dokonać dokładnych oględzin, dlatego najlepiej zrobić to przy pomocy drugiej osoby. No, jeżeli zrobi się to odpowiednio wcześnie, kleszcz nie powinien być wtedy jeszcze wszczepiony w skórę i możemy łatwo go usunąć pęsetą. O tym też za chwilkę, o tych sposobach bezpiecznego usuwania kleszczy będę mówił. Dobrze jest również gęstym grzebieniem wyczesać włosy. Często też kleszcze no, zauważa się dopiero po kilku dniach od powrotu z lasu. Przeciągając rękę po skórze, możemy wyczuć taki nieistniejący wcześniej guzek, w którym właśnie może wystąpić kleszcz, który już napity jest krwią. Zdarzyć się jednak może, że kleszcz w ogóle nie zostanie zauważony, co jest rzeczą chyba najgroźniejszą.
No, niektórzy autorzy zalecają dokładne kąpiele w gorącej wodzie po powrocie z lasu. Kleszcze no, nie są wrażliwe ani na strumień wody płynącej pod prysznicem, ani na zanurzenie w wodzie. Natomiast pewne uzasadnienie ma za to no, szczotkowanie gęstą szczotką łydek w celu usunięcia larw, które są na tak małe, że nieraz możemy ich nawet no, nie zauważyć. Moi drodzy, jak bezpiecznie usunąć kleszcza? No, na rynku są dostępne tak zwane kleszczołapki, dobrze powiem, kleszczołapki, które pomogą nam w tej czynności. Moi drodzy, zasady usuwania kleszcza pensetą czy za pomocą tych no, kleszczołapek. Mocno chwytamy kleszcza pensetą, jak najbliżej skóry. Dwa. Należy wyciągnąć go płynnym i stanowczym ruchem, możliwie delikatnie, a jednocześnie zdecydowanie, aż do całkowitego usunięcia kleszcza. Nie wolno szarpać gwałtownie, aby kleszcza nie urwać, ponieważ wtedy no, będzie trzeba usunąć część pozostałą w skórze, a dodatkowo istnieje zagrożenie, że tkankami uszkodzonego kleszcza zostanie zakażona rana, która zostanie po jego usunięciu. Nie należy zmieniać chwytu, ponieważ penseta może ześlizgnąć się po kleszczu i wtedy no, do skóry zostanie wtłoczona cała zawartość kleszcza, no, mogąca zawierać właśnie no, zainfekowane, ta zawartość może być zainfekowana materiałem biologicznym. I po usunięciu kleszcza należy skórę zdezynfekować przy pomocy jakiegoś dostępnego no, na rynku środka dezynfekcyjnego. Wszystkie czynności związane z procedurą usuwania kleszczy należy wykonać powoli, dokładnie. Podkreślam, drodzy Państwo, robimy to z wyczuciem. Jeżeli jest taka możliwość, usuniętego kleszcza należy zabezpieczyć no i poddać badaniu na obecność chorobotwórczych patogenów, jeżeli oczywiście no, mamy taką możliwość. Tak jak wspomniałem już na rynku, dostępne są specjalistyczne narządy, głównie chyba w aptekach, do usuwania kleszczy. No, które są różnie skonstruowane, tutaj macie właśnie taki przykład, a wszystkie mają zadanie jedno: pomóc w szybkim i prawidłowym usunięciu kleszcza, który został wkuty w ciało. Są to kleszczołapki w kształcie takich haczyków, dwóch różnych wielkości. Kleszcza umieszcza się w szczelinie haczyka, tak, w szczelinie haczyka, a następnie skręcając trzon, wydobywa się go ze skóry. Na podobnej zasadzie działają przyrządy w kształcie typowej karty płatniczej, na których w rogach umieszczane są no, różne wielkości szczeliny. Spotyka się również no, plastikowe przyrządy przypominające otwieracz do kapsli, gdzie szczelina jest ubudowana plastikiem. Innym rozwiązaniem jest przyrząd w kształcie długopisu, który działa na zasadzie no, lasa. Kleszcza wykręca się ze skóry za pomocą wysuwanej z otworu końcowego pętelki. Metody są różne, byle wybrać tą, która jest najbardziej bezpieczna i bezpieczne też przeprowadzić usuwanie kleszcza. Co dalej, drodzy Państwo? No, repelenty w profilaktyce chorób odkleszczowych. No, co to są repelenty? Repelenty są to substancje chemiczne, które powodują, że kleszcz nie atakuje potencjalnej ofiary. Systematycznie stosowani w odpowiednich odstępach czasu, w odpowiednich stężeniach, to powinny wpłynąć na znacznie obniżenie liczby narażonych na ukłucie przez kleszcza. I repelenty stosowane w profilaktyce zakażeń przenoszonych przez kleszcze, no, można podzielić na syntetyczne i naturalne związki chemiczne. No, do syntetycznych związków zaliczamy m.in. DEET. Uważany jest tak naprawdę za jeden z najbardziej skutecznych repelentów. Ma szerokie spektrum działania. Odstrasza kleszcze, pły, mężki, komary. No i jest stosowany do ochrony ludzi i zwierząt. Może być stosowany bezpośrednio na skórę i na ubranie, co jest też bardzo, bardzo istotne. Pochodne, drodzy Państwo, piperydyny, tak zwana pikerydyna, tak dobrze mówię, pikerydyna. Działa podobnie jak DEET, no i preparaty zawierające pochodne pikerydyny w stężeniu 15% wykazują taką samą skuteczność w działaniu jak zawierające 30% DEET. No, w Stanach Zjednoczonych repelenty, taka ciekawostka, których głównym składnikiem jest pikerydyna, stosowane są z dobrym skutkiem przeciwko
kleszczowi Ixodes scapularis, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale chyba tak, Ixodes scapularis, innych gatunków kleszczy występujących właśnie na terenie tego kraju. Trzeci rodzaj to DEPA. Jest to związek o podobnych właściwościach fizykochemicznych i podobny jest do działania DEET. Merk 35-35 to jest stosowany, z kolei może być stosowany na skórę i na ubraniu. W porównaniu z DEET wykazuje niestety słabsze działanie powoduje, no, wykazuje słabsze działanie i draży niestety błony śluzowe. Z takich jeszcze innych substancji mogą być syntetyczne pyrytroidy, na przykład permetryna, o której wspomnieliśmy sobie wcześniej. Ale no, to jest chemia. Ale do związków roślinnych o właściwościach repelentu zaliczać możemy, ja tego nie napisałem, ale też jako ciekawostkę powiem, olejki eteryczne, na przykład eukaliptusowy, sojowy czy miętowy, które z reguły wykazują niższą skuteczność niż chemia. No ale pochodzenia roślinnego są też naturalne perytroidy, na przykład perytryna, jasmolina czy cyneryna, jeżeli dobrze pamiętam, tak, cyneryna, które występują jako naturalny składnik w roślinach chryzantemowych. Mam nadzieję, że tutaj się nie pomyliłem. Należy też wskazać i tutaj no, powiedzieć, że repelenty stosowane z dobrą skutecznością przeciwko komarom no, nie zawsze wykazują taką samą skuteczność w przypadku kleszczy. Mimo, że większość badań skuteczności repelentów no, prowadzi się właśnie na komary. Przebadano, drodzy Państwo, wiele substancji chemicznych, z których w tej chwili za najbardziej uniwersalną, najskuteczniejszą uważa się DEET, dlatego ja tutaj dałem ją jako pierwszą. W zależności od stężenia, to może być 10-30%, czas działania wynosi około 2 do 5 godzin. Do ochrony przed kleszczami należy stosować repelenty z wyższym stężeniem DEET, maksymalnie do 30, dla dorosłych i dzieci powyżej drugiego miesiąca życia. Preparatów z zawartością DEET nie należy aplikować na części ciała zasłonięte garderobą ani na podrażnioną skórę, ponieważ preparat może spowodować wtedy dodatkowe podrażnienia okolice oczu ani ust. Wskazano także, że w przypadku zastosowania na ubranie preparatu z DEET o stężeniu 30%, jego skuteczność w odstraszeniu kleszczy to aż 92%, drodzy Państwo, to jest dużo. A przy stężeniu 20% wynosi ona 86%. Aplikacja repelentu zawierającego no, wymienione stężenie bezpośrednio na skórę wykazała niższą skuteczność, no 75 do 87%. Myślę, że tyle, drodzy Państwo, takich najważniejszych informacji wystarczy. O, jeszcze wrócę chwileczkę do właśnie działań zapobiegawczych, że no, jeżeli udajemy się na tereny leśne, czy generalnie na tereny, gdzie mogą występować kleszcze, na otwartej przestrzeni spryskujemy odkryte części ciała aerozolem lub no, możemy posmarować też kremem zawierającym leperenty. Przy dłuższym pobycie w lesie może być konieczna dodatkowa aplikacja takiego środka, o czym też należy pamiętać. I repelenty można stosować, tak jak powiedziałem, na odzież i na buty. Jeszcze z takich informacji, które myślę, że warto Państwu przekazać, to wskazane jest stosowanie repelentów na otwartej przestrzeni, nie wdycha się wtedy potencjalnie toksycznych oparów oraz niedotykanie ubrania po spryskaniu ani do momentu, kiedy materiał będzie suchy. Zawartość składnika aktywnego w tych właśnie repelentach jest różna, przez co produkty te też różnią się działaniem i poziomem ochrony, dlatego też czytajmy etykiety, nim zdecydujemy się na zakup konkretnego środka. Mam nadzieję, że przekazałem Państwu sporo takich cennych informacji, że jeżeli teraz wyjdziecie na tereny zielone, czy to w sferze aktywności fizycznej, czy rekreacyjnej, czy wyjdziecie na tereny zielone do pracy, no weźmiecie pod uwagę, że niestety w tych terenach zielonych może czekać na nas poważne zagrożenie. Niektórzy z nas bagatelizują, a ukąsi nas kleszcz, czy ugryzie nas kleszcz, nic się nie stanie, kleszcza wyciągniemy i zapomnimy o sprawie. A drodzy Państwo, pamiętajmy, że kleszcze przynoszą bardzo groźne choroby, takie jak właśnie borelioza, czy kleszczowe zapalenie mózgu. Podkreślam, na boreliozę nie ma szczepionki. Możemy mieć skuteczne metody profilaktyczne,
diagnostykę skuteczną, natomiast nie ma szczepionki. Nakleszczowe zapalenie mózgu, szczepionkę mamy, natomiast obie te choroby mają bardzo poważne skutki, są chorobami wieloukładowymi, mogą naprawdę powodować ciężki rozpływ stanu zdrowia, a nawet inwalidztwo i w konsekwencji być może nawet i śmierć. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś dodatkowe pytania, zapraszam, zachęcam do kontaktu. Numer telefonu do mnie podany jest tutaj na slajdzie. Zachęcam do odwiedzenia mojej strony internetowej. Można się ze mną kontaktować też za pomocą maila. Tutaj jest również adres mailowy podany na slajdzie. Zachęcam także, prowadzę swój fanpage na Facebooku. Zachęcam, aby go zaobserwować. Tam bardzo dużo, wiele ciekawych informacji. Jeżeli też jakiekolwiek przepisy prawne się zmienią z punktu widzenia BHP, to ja od razu informuję. Dziękuję Państwu za uwagę, za cierpliwość w wysłuchaniu troszeczkę przydługawego, trochę tego webinaru, chyba będzie najdłuższy póki co. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu bezpiecznej pracy, życzę Państwu dobrego spędzenia czasu w terenach zielonych. No, życzę dobrych wakacji, już powoli zbliżamy się do tego sezonu wakacyjnego. Wszystkiego dobrego, bezpiecznej pracy i do usłyszenia na kolejnym naszym spotkaniu.